Łaska wam i pokój od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Minęła noc i wstał nowy dzień, a wraz z nim otrzymujemy kolejne fragmenty z Biblią na co dzień. Fragmenty wyznaczone na 31 dzień lipca, wśród nich Psalm 25, 7 wiersz. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. I fragment Ewangelii Jana, 3 rozdział, 7 wiersz. Jezus powiedział do Nikodema: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Ten drugi fragment jest, myślę, bardzo znany, bardzo znamienny. To jest moment, kiedy Nikodem, faryzeusz, dostojnik żydowski, przychodzi do Chrystusa i mówi mu wprost, że wie, kim jest, że pochodzi od Boga, bo nikt by nie mógł takich cudów czynić, gdyby nie był z Bogiem związany. Chrystus odpowiada mu dość enigmatycznie, że musi się narodzić na nowo. A Nikodem dziwi się, jak może to zrobić, będąc stary. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić, odpowiada Chrystus. Znamienne w tym fragmencie jest to, że Nikodem przychodzi w konkretnym czasie, ujętym w Ewangelii, przychodzi w nocy. I tak, możemy pomyśleć, że noc jest dla niego przykrywką, że chce się schować przed oczami swoich współpracowników, innych faryzeuszy, dostojników świątyni. Ale myślę, że warto też pomyśleć o tym w ten sposób, że noc jest momentem, kiedy jesteśmy sami ze sobą, sami z naszym Bogiem. Że możemy pomyśleć o naszym życiu, pomyśleć o grzechu. Wyznać, tak jak w Psalmie 25, grzechów młodości mojej, przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. A to prowadzi do chęci zmiany. To buduje nadzieję. To może wyprowadziło Nikodema na ulicę i doprowadziło do spotkania z Chrystusem. Wierzę, że tak. Bo to jest ten sam Nikodem, który po ukrzyżowaniu razem z Józefem z Arytmatei przychodzi, aby Chrystusa pochować. Narodzony na nowo. Podbudowany nadzieją. Z nowym życiem. I niech klamrą dla tych dwóch fragmentów będzie modlitwa Edyty Stein, która zawarta jest pod nimi. Panie, czy to możliwe, żeby narodził się na nowo ktoś, kto przekroczył już połowę swojego życia? Ty tak powiedziałeś. A dla mnie stało się to rzeczywistością. Spadł ze mnie ciężar długiego życia pełnego win i cierpienia, a żadne serce nie zdoła wyrazić tego, co przygotowałeś tym, którzy Cię kochają. Panie, czy to możliwe, że narodzi się ktoś na nowo, kto przekroczył już połowę swojego życia? Tak, odpowie Nikodem. Zawsze jest czas i zawsze jest nadzieja i możliwość spotkania z Zbawicielem. Amen.